Hej, Adpiran, ten film będzie trochę ciemny, za co serdecznie przepraszam, ale nie mam na to wpływu. Musiałbym czekać do jutra na lepsze światło, a nie chcę, chcę skończyć ten film dziś, bo jutro mogę nie mieć czasu, bla, bla, bla. W każdym razie skończyłem nóż. Jeśli kojarzycie mojego Facebooka, to tam były jakieś zdjęcia, które wrzucałem. I tak, stwierdziłem, że zrobię jeszcze filmik dla osób, które nie śledzą mojego Facebooka. I no cóż, po prostu lubię pogadać o swoich rzeczach, które skończyłem. Może komuś pomoże. A to, co moje wybory, nazwijmy to, jeśli chodzi o jakiś tam projekt i w ogóle. No i chcę sprzedać ten nóż, więc lol, reklama. W opisie znajdziecie link do Allegro. Więc tak, jeśli jesteście początkującymi knife makerami, to no cóż, będziecie stali przed dużym odpowiedzialnym zadaniem, jakim jest zaprojektowanie waszego noża. I tutaj jest pies pogrzebany, bo najwięcej początkujących, z tego co widzę, no nie radzi sobie z tym. Więc tak, moja rada dla wszystkich początkujących knife makerów: zacznijcie projekt swojego noża od przemyślenia, do czego ma być ten nóż. Tyle, cała rada. Ten nóż miał być z przeznaczeniem takim bardziej traperskim, biwakowym, coś w tym stylu. Generalnie jedyny nóż do lasu, jaki jest wam potrzebny, który ma spełnić wszystkie powierzone mu zadania. I tak oto powstał mój nożek. Roboczo nazwałem go Frontier, czyli granica. No cóż, chyba mu przylgnie, więc oficjalnie nazwijmy ten nóż Piran Frontier. Jej. Dobra, żarty na bok. Jeśli chodzi o jego wymiary, 28,5 cm długości. Chciałem coś większego, ale też, żeby jakoś tam nie przerażało wagą. 4 mm grubości. Jak zwykle, akurat miałem taki materiał pod ręką. 15,5 cm ostrza. Jak widzicie, szlif jest taki dosyć wysoki. Zastanawiam się, czy przy jakimś rąbaniu tutaj ten kawałek stali da sobie radę, ale jestem przekonany, że tak. W każdym razie próbowałem coś tam nim rąbać, jak jeszcze nie był jakoś tam super wykończony. Próbowałem coś wyłamywać czubkiem. Generalnie jestem zadowolony, nic się ostrzu nie stało, żadnych wykruszeń, wyłamań, coś takiego. Nie ma o tym mowy, więc jestem pewien, że hartowanie wyszło bardzo fajnie. Jeśli chodzi o rękojeść, na rękojeści mamy tekstolit, taki materiał izolacyjny, trochę jak G10, tylko zupełnie inny. Jak widzicie, skręcany śrubkami. Muszę przyznać, że tak jak wcześniej trochę bałem się skręcania śrubkami rękojeści, to teraz jestem do tego bardzo przekonany. Zdążyłem kupić trochę więcej śrubek i tulejek, więc myślę, że teraz więcej moich noży będzie miała właśnie tak połączoną rękojeść z resztą noża. Wydaje mi się to rozwiązaniem dużo bardziej eleganckim niż klejenie. Natomiast klejenie nadal ma swoje miejsce. Na przykład w przypadku okładek drewnianych raczej nie ryzykowałbym skręcania. Jednak jeśli skręcacie takie okładki, to dość duża siła idzie tak jakby na boki, więc byłbym raczej zaniepokojony tym, że z biegiem czasu te okładki mogą się jakoś na boki rozejść wtedy, bo drewno, wiecie, ma taką włóknistą budowę, po prostu płaszczyzna łupliwości, nazwijmy to, szłaby wtedy wzdłuż takiej okładki i to może nie być zbyt dobre. Ale może się nie znam. W każdym razie ja bym unikał czegoś takiego. Przy formowaniu rękojeści trochę mi się te śrubki starły, więc zanim ktoś dostanie ode mnie ten nóż, to oczywiście je wymienię.
na nowe, żeby wszystko było ładnie. Jeśli chodzi o głownię, to przyznam się Wam szczerze, że nie chciałem spędzać zbyt dużo czasu na jej wykończeniu, bo chciałem zachować też taki bardziej surowy wygląd, nazwijmy to. I myślę, że z tym surowym wyglądem bardzo dobrze współgra to trawienie, które zrobiłem. Chciałem zrobić takie ciapki, które kojarzą się z jakimś bardziej dzikim zwierzęciem, nazwijmy to. Tak myślałem trochę o jakiejś żyrafie czy coś w tym stylu. Robiłem je z ręki, nie od jakiegoś szablonu, więc różnią się w zależności od strony. Puściłem też tutaj taki jakby udawany hamon, nazwijmy to. Ale tak, głownia jest poczerniona takimi, wiecie, bardziej domowymi sposobami, więc myślę, że po dłuższym użytku to się na pewno zetrze, natomiast do tego czasu myślę, że będzie wyglądało dobrze i będzie fajnie zabezpieczone przed rdzewieniem. I taka była główna funkcja tego pokrycia. A jeśli chodzi o rękojeść, jeszcze wracając, stwierdziłem, że chcę zrobić bardzo prostą formę. To znaczy, jak widzicie, tutaj na okładkach nadal widać jakieś tam dość zgrubne formowanie, które bardzo kojarzy mi się z fosilem od CRKT. Tak nawet zacząłem się zastanawiać, czy ludzie mnie o jakiś plagiat nie posądzą, ale mam nadzieję, że nie. Tutaj ta głownia miała też współgrać i chciałem, żeby nóż tak jakby był jedyną rzeczą, to znaczy wyjmujecie go z pochwy i jest idealnie, więc nawet nie dawałem otworu na linkę, bo zakładam, że nóż, niezależnie od tego, czy jesteście w rękawiczkach, czy macie mokrą, czy tłustą łapę, i tak będzie świetnie siedział w dłoni, bo wyprofilowałem tą rękojeść w moim zdaniem naprawdę fajny sposób. Mamy tutaj mocno zarysowany ten tylni... Jakby to nazwać? W każdym razie koniec rękojeści idealnie łapie się za koniec waszej dłoni. Myślę, że nie ma tutaj jakiejkolwiek opcji, że wam łapa wyjedzie. Z drugiej strony to przewężenie pozwala wam mocno ścisnąć nóż, więc przy jakimś nawet wbiciu czy coś tutaj ręka nie powinna zjechać na głownię. W każdym razie myślę, że nic takiego się nie stanie. Żeby ułatwić ostrzenie, jest choil. Myślę, że to też fajnie wygląda, że trochę ten jelec jest wysunięty. Muszę ten element designu wprowadzać do większej ilości noży, bo zaczął mi się ostatnio strasznie podobać. Na przykład gdybym robił teraz bushcrafta, to pewnie zastosowałbym coś takiego. Niewiele. Jak widzicie, jest tutaj dosłownie 2-3 mm różnicy wysokości, ale myślę, że tyle wystarczy, żeby ten wygląd tego elementu był dużo ciekawszy. Tak samo bardzo mi się podoba tutaj koniec tej rękojeści, bo jest wyprofilowana moim zdaniem naprawdę ciekawie. To znaczy, mamy tutaj taki koniec, który jest niby ostro zakończony, ale wcale nie, bo jest zaokrąglony i dopiero jedyną ostrą część mamy tutaj, która właśnie świetnie podtrzymuje ten mały palec. Więc tak, muszę przyznać, że jest to jeden z najfajniejszych noży, jakie zrobiłem dotychczas. Wiele elementów jego designu myślę, że będę używał jeszcze nie raz i nie raz. W każdym razie myślę, że gdybym miał robić taki nóż jeszcze raz, przemyślałbym profil, jeśli chodzi o sam czubek, bo nie do końca coś mi tutaj gra. Natomiast wydaje mi się, że i tak jest super i tak jak się patrzy na cały nóż, jest po prostu idealnie. Więc tak, to tyle. Dzięki za oglądanie. Tak jak wspomniałem, nożyk jest na sprzedaż. Odwiedźcie opis, tam znajdziecie link do Allegro. Potrzebuję trochę pieniążków na narzędzia do warsztatu, więc stwierdziłem, że nie będę się z tym kryć, po prostu
Jeśli chcecie wesprzeć Pirana, to zapraszam do licytacji. A jeśli potem przyjedziecie do mnie na warsztaty, które mam nadzieję ogarniemy już na wiosnę, to wszystko do Was wróci w postaci lepiej wyposażonego warsztatu. I tyle. Dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia.